Panowie, dzisiaj porozmawiamy sobie o kobietach. Fajnie. Dobrze, fajnie. Powiedzcie mi, czy jesteście w stanie wymienić tytuły w różnych mediach, gdzie pojawia się elitarna grupa kobiet zajmująca się rozbijaniem świadka przestępczego, ratująca świat? Mam jedno skojarzenie. Aniołki Charlie'ego. Punkt. Atomówki. Drugi punkt. I oczywiście Ptaki Nocy. Chyba przyznacie rację, że takich grup kobiecych jest zdecydowanie mniej niż grup męskich. Dlaczego tak jest? Zacytuję wstęp, fragment wstępu z naszej książki Ptaki Nocy Polowanie. W dodatku komiksy o superbohaterach czytają głównie mężczyźni. Czy byli gotowi zaakceptować bohaterki kobiece? Wystawiłem DC na naprawdę poważne ryzyko. Na szczęście scenariusz Chucka Dixona zachwycił zarówno wydawnictwo, jak i fanów. Niestety, to jest jakieś ryzyko, aby wręczyć główne role kobietom w filmach, w komiksach, bo nie wiadomo, czy to się sprzeda. I jak poradziły sobie Ptaki Nocy, to za chwilę się przekonamy. Whoops. Good evening, all you gentlemen, mobsters, creeps, and crooks. Men in tights come after you, and still you're off the hook. For those who scare and terrorize, it's the dawn of a brand new day. You scum can simply call us the one and only birds of prey. Mamy kolejny tom wielkiej kolekcji bohaterów i złoczyńców Ptaki Nocy o podtytule Polowanie. Jest to tom 34. Przeczytajmy fragment opisu. Pierwsza w DC żeńska supergrupa rusza do akcji. Oto początki jej działalności, gdy dawna Batgirl, czyli Barbara Gordon, teraz znana jako Oracle, zyskuje wsparcie Black Canary, Huntress i Catwoman w serii niebezpiecznych międzynarodowych misji. Niniejszy tom prezentuje pierwsze pełne akcji i wybuchowych starć, wydania specjalne oraz miniserie z udziałem Ptaków Nocy, które wówczas stawiały pierwsze kroki w ramach gry zespołowej, aby już wkrótce stać się prawdziwymi gwiazdami na firmamencie uniwersum DC. Tak, tutaj pokazuję Wam pozostałe informacje z opisu i przyjrzyjmy się teraz spisowi treści. Mamy pięć opowiadań z zamierzchłych czasów 1996 i 97, no to jeszcze mamy 8, no to już jest szmat czasu. Jednak za scenariusz tych wszystkich opowiadań odpowiada jedna i ta sama osoba, Chuck Dixon. Z kolei za ilustrację, no to już mamy więcej artystów i to czuć. Moim zdaniem to widać oglądając te opowiadania. Same opowieści prezentują różny poziom. Pierwsza opowieść zaczyna się olbrzymim wybuchem rafinerii. Liczba ofiar śmiertelnych sięgnęła 5 tysięcy, a rannych ponad 10 tysięcy. Odpowiedzialnością za tę tragedię obarcza się różne organizacje terrorystyczne, choć żadna nie przyznała się do przeprowadzenia zamachu. Dina Lancet otrzymuje wiadomość od Barbary Gordon, aby ta przyjechała do Gotham. Na miejscu dowiaduje się więcej o bioterroryzmie. Wycieki chemikaliów, powodzie, pożary. Każdy projekt Divine bierze w łeb. Oto ci, którzy przyznali się do tych zamachów. Nazywają siebie Zielonym Bractwem. Chcę, żeby się zbliżyła do Divine'a i spróbowała ustalić, czym jest Zielone Bractwo i dlaczego zawzięło się konkretnie na Divine'a. Mamy w sumie misję, w której dobrze jest ukazany problem związany z kwestiami trzeciego świata, gdzie Black Canary musi zmierzyć się z bardzo trudną, w sumie dla siebie też i misją. Za parę lat, w miejscu, gdzie dziś straszą te nędzne chaty, powstanie metropolia. To on tkwi w samym środku tego wszystkiego. Gdziekolwiek jest. Sebastianie, jak ci się czytało to opowiadanie? Najlepsze z całego tego albumu, jakie tutaj dostaliśmy. Właśnie w ogóle mocno końcówka dla mnie wybrzmiała, ponieważ tam, co się odbębniło,
bardzo uwidoczniło problemy Trzeciego Świata, skalę tragizmu, i to jakoś mocno we mnie uderzyło. I w pierwszym numerze już bardzo fajnie dla mnie uwidoczniła się współpraca Black Canary i Oracle, gdzie widzimy, jak one fajnie się uzupełniają na różnych płaszczyznach. Ja miałem taki uśmiech do wspomnień, ponieważ pojawia się Lynx, a ja ją kojarzyłem z tym Semików z czasów tam chyba 92 rok, jak jeszcze tam były walki z Robinem, jak się pojawił Tim Drake, po prostu on tam miał jakieś perypetie z nią związane. Mówię, aha, to jest postać, którą kojarzę gdzieś tam w przyszłości. I ogólnie ta relacja tutaj, co Sebastian mówił odnośnie Black Canary, Oracle, to jest właśnie ona jest istotą w ogóle tego albumu, ale już na początku faktycznie ona jest pokazana, jak one są od siebie zależne, jak muszą na sobie polegać, ale jak jednocześnie sobie uszczypliwości śledzą i też muszą się dogrywać. To nie jest tak, że od razu wszystko gra perfekcyjnie, tylko one cały czas się docierają. Natomiast przejdźmy teraz do kolejnego opowiadania, Polowanie. Jest to najdłuższe opowiadanie ze wszystkich i rozszerza naszą grupę Ptaków Nocy o kolejne bohaterki. Dina Lance, znana wszystkim niewłaściwym osobom jako Black Canary. Dina z kim? Wiem, jestem Huntress, chyba gramy po tej samej stronie. Co robimy z tymi typkami? Pozwolisz, że ja się tym zajmę. Jesteś pewna? Obie panie trafiły na niewłaściwego faceta. Był aroganckim, upartym, zarozumiałym, tępym macho, fałszywym jak diabli. Przy takich facetach miękne jak wosk. I jak się kończy ta historia? Tak samo jak twoja, mniej więcej, ale nigdy się w nim nie zadłużyłam. Ja mam z nim ubaw po to wszystko. A jak się o nim dowiedziałaś? Mam swoje źródła. Do pomocy im przychodzi jeszcze jedna bardzo ciekawa postać. Pracowałam dla waszego pana Browna. Pokonałam alarmy Mennicy Benningtona za równiutkie 100 patyków. Powiem wam, że w sumie to opowiadanie najbardziej mi się podobało ze wszystkich. Od razu już mogę powiedzieć. Ono jest długie. Mamy cztery w sumie postacie. Fajne takie zgrupowanie Ptaków Nocy. I okazuje się, że zostały oszukane przez jedną i tą samą osobę, przez po prostu jakiś faceta. Jak wam to się podobało? Szymonie, może teraz ty. Mi się ta historia generalnie podobała. Można powiedzieć, że cały album, to ja nie miałem, wy tutaj zaznaczacie, które opowiadałem bardziej, wam się najbardziej podobało. Ja tak nie miałem, które mi się najbardziej podobało, bo wszędzie była podobna, temat może nie, ale wszędzie była podobna sytuacja taka, że była ta relacja między tymi postaciami. Tu na przykład zapamiętałem świetną scenę z suszarką, jak Oracle. I też było mi fajnie pokazane troska, że niby te dziewczyny się tak czują, ale jak troszeczkę traciła kontakt Oracle, to już się zaczęła mocno przejmować po prostu losem Black Canary, losem Dina. Diny. Ogólnie mi się to czytało bardzo fajnie, bo jest to moim zdaniem sensownie napisane. Każda z tych pań ma swoje cele, pragnienia. One na niektórych płaszczyznach są podobne, na niektórych całkowicie inne. Po prostu fajnie się to czytało. Również to mi się fajnie czytało, choć troszkę mniej niż pierwszy numer. W tym numerze szczególnie mi się podobał motyw wyjściowy, jakim właśnie był ten gag, ponieważ to było taka bardzo sytuacja życia wzięta. Jak mamy jednego oszukańca, który wyrywa kilka lasek i one nie tyle, że są naiwne, ale po prostu no, natoczyły się na niego. I to jest taki motyw wyjściowy, który przerodził akcję w coś większego. I na sam koniec tej historii była bardzo fajne podsumowanie to w dialogu między Oracle i Black Canary, no ale oczywiście bez spoilerów. W tej historii bardzo mi się podobało natężenie akcji, no i jak ta drużyna funkcjonowała w poszerzonym gronie. Ponieważ tutaj doszły kolejne postacie, które niekoniecznie wydają się, aby pasowały do tego grona, i to rodziło fajne relacje, fajne dialogi, gdzie Oracle próbowała tak troszkę jako matka taka postąpić, żeby ich tam w ryzach trzymać, pilnować swoją z dala od nich, no i to nie do końca szło po jej myśli, i to przerodziło, myślę, że bardziej fajniejszą relację, którą dobrze oddała ducha, czym są Ptaki Nocy, że to nie jest przede wszystkim tak dobra, zgrana drużyna, jak na przykład Liga Sprawiedliwości, tylko to jest troszkę ekipa zróżnicowanych charakterów, bardziej troszkę może w przypadku, ale fajnie sobą współpracują, że udaje się odczuć taką prawdziwą przyjaźń, relację między nimi. Rewolucja. Bardzo krótko. Kolejna historia to misja na karaibskiej enklawie i zajęcie się handlarzami ludźmi.
Tutaj bardzo spodobała mi się relacja między Oracle Black Canary, gdzie samo zakończenie daje nam do namysłu, że ich znajomość stale się rozwija. One cały czas się poznają. Przeszło ci przez myśl, że może nie zawsze potrafisz ogarnąć sytuację, bo nie masz czasu ani okazji, żeby ją dobrze przemyśleć. I właśnie po to ja tu jestem. Jeśli chcesz brnąć dalej bez ładu i składu, rób to, ale beze mnie. Ale jeśli mamy pracować razem, musisz słuchać tego, co ci mówię. Oracle bez odbioru. Fajne. To jest naprawdę fajne. Ale tam jest ważniejsze, co odpowiedziała później Black Canary na to. Do siebie tylko. Bo to jest też taka fajna klamra tej historii. Dlaczego to zrobiła? Ja sobie teraz na to patrzę i po prostu sobie wspominam ten motyw i mówię, no tak. To jest sytuacja, gdzie one się spierały odnośnie tego, jak powinny działać, ale obie miały rację. One miały rację. Jedna miała zeznanie taktyczne, takie zewnętrzne, drugie miała wiedzę praktyczną na miejscu. Każda z nich miała rację, po prostu nie zdążyła się skomunikować, ale one obie chciały dobrze dla całej sprawy, obie miały rację. I tutaj ta samotność na tym ostatnim obrazku i to powiedzenie do siebie Black Canary moim zdaniem świetnie podsumowuje cały ten zeszyt. No ja ogólnie myślę, że w tym momencie to możemy nawet bardzo symbolicznie traktować, że właśnie mamy tutaj, jak zauważyłeś dobrze Szymon, dwa punkty, gdzie każda z nich niewątpliwie ma rację w swoim postanowieniu, więc nie ma tutaj, że jedna, nie wiem, przeważa, druga kłamie, cokolwiek, tylko ta scena nadalże pokazuje, jak one się fajnie uzupełniają w tej relacji, że każda jest za coś tutaj odpowiedzialna i że razem są bardzo skuteczne w tym, co one robią. Opowiadają wilki z moim zdaniem kaprawymi ilustracjami, to spotkania damsko-męskie. Cześć Dina, Craig. Nie w porę przeszkodziłem w czymś, nie żebym był zazdrosny czy coś. No dobra, może jestem troszkę zazdrosny. Byłaś pierwszą panią Windrow, zgadza się. Tak, tutaj mamy Dinę i następnie nawet Barbara poznaje pewnego mężczyznę. Może nie powinna pani być teraz sama? Jest ktoś, do kogo mógłbym zadzwonić? Tak, ale oni i tak już dość się o mnie martwią. W sumie nie mam akurat nic z roboty, więc nawet nie wiem, jak masz na Dread Fachrum. A ty? Barbara Gordon. No i proszę, już się znamy. Romans, akcja i Volta. Tak można podsumować to opowiadanie. Podobało się? Zaskakujące, czy nie? Sebastian? Dla mnie bardzo ta fajna historia przede wszystkim wybrzmiała jako takie troszkę następstwa, konsekwencje tej wcześniejszej rozmowy, którą mieliśmy w poprzednim albumie. I tutaj widzimy, jak one też przede wszystkim potrzebują siebie, bo trochę ta historia ma takie przesłanie, co na koniec jest to bardziej uwypuklone. I w tej historii szczególnie też fajnie mi się było podkreślone, jak silną jednostką jest sama Oracle. Ponieważ zazwyczaj ją widzimy, jak ona jest tą myślicielem za komputerkiem, co sobie tam siedzi, dłubie i wszystko organizuje, trzyma w ryzach. A tutaj była już postawiona tak fizycznie przed tym wyzwaniem. Najpierw na ulicach, później w własnym mieszkaniu. I to dla mnie był taki bardzo fajnie podkreślający moment, podbudowujący ją, że ona jest taką postacią, która jeżeli potrzeba, to nawet z łapy umie komuś dać z laski i w ogóle zadbać o własne otoczenie, że nie potrzebuje nikogo takiego, kto będzie za nią stawał. Dla mnie to jest właśnie ta konsekwencja w poprzedniego zeszytu. I one się tam troszeczkę pospierały. I tutaj mamy ptaki nocy solo, można powiedzieć. Każda z nich ma swoją niezależną przygodę i od razu widać, jak bardzo brakuje tej drugiej osoby, która by coś podpowiedziała, wsparła. O ile łatwiej byłoby im, dziewczynom z tymi problemami sobie poradzić, gdyby miała to wsparcie tej drugiej osoby. Ta by podpowiedziała, ta by skojarzyła, ta by sprawdziła. Ta by też miała doświadczenie, albo by wpadła na pomoc. A tak są na skutek wydarzeń z poprzedniego zeszytu pozostawione same sobie i idzie tam im o wiele trudniej. Ostatnia historia o podtytule Bad Girl. Cóż tutaj mogę powiedzieć? Przede wszystkim fantastyczne rysunki. To od razu mi się rzuciło w oczy. I warto wspomnieć, że nasze bohaterki zmierzają do pewnego znanego miejsca. Brama jest otwarta. Zawsze jest otwarta. To symbolika wyznawana przez Jeremiaha Arkmana. Albo chory żart. I
Kogo oni tam spotykają? Popatrzmy sobie. Spotykają w sumie najważniejsze postacie ze świata Gotham, z Azylu Arkham, łącznie chyba największy nemezis Barbary Gordon, a mianowicie Jokera. Mamy wiele do nadrobienia, zgadza się, kochanie. Sporo tutaj też jest i zaskoczeń w tym opowiadaniu, które, no niestety ono jest bardzo krótkie, aż szkoda. I jedna rzecz mi się nie podoba, ale to zaraz o niej powiem. Szymonie, jakbyś mógł coś dodać do tej historii. Na krótkie opowiadanie to jest jeden zeszyt 38 stron, więc to ono aż tak krótkie nie jest. Może się takie wydawać. Ja powiem tak. Na początku, początek mnie rozczarował. Na szczęście tego opowiadania, na szczęście rozwiązanie spowodowało, że nie czułem się rozczarowany. Mhm. Mianowicie tak. Barbarę Gordon uwielbiam jako orakle, ale jako Batgirl mnie nudzi. A widząc na pierwszych kadrach myślałem, aha, spoko, czyli wracamy do starego motywu. Na szczęście zostało to wyjaśnione i to wyjaśnienie mi się spodobało. Wolę ją po prostu w formie mózgu, a niekoniecznie kolejnej postaci pelernie biegającej po ulicy Gotham. Sebastianie? Trochę jak Szymon, ponieważ na początku czułem się trochę rozczarowany tą historią, że mieliśmy postawioną naszą Baśkę w innej roli. Jakoś nie do końca czułem ją w tym tonie. Może dlatego, że poprzednie historie pokazują bardzo fajnie tej roli orakle, więc jak nagle uległo to zmianie, to jakoś mi nie gryzło tutaj. Później na szczęście stało to wyjaśnione i troszkę ta historia poprawiła się, aczkolwiek, nie wiem, jakoś nie czuję, nie mogłem poczuć tej historii totalnie, przez to jak większość zdominowała nam inna treść tego i nawet to rozwiązanie jakoś w pełni mnie nie przekonało. Nie wiem, jakoś ta historia z tych całego albumu wyjątkowo nie trafiła do mnie. Mhm. Ja jestem rozczarowany w sumie jednym, bo jak opowiadanie się podobało, tak miałem wrażenie, że ono się szybko kończy i kończy się następujący sposób. Tu jest duży spoiler, ale zobaczycie, dlaczego go pokazuję. Kończy się. Chcę, żeby Oracle została wyeliminowana. I co? Będziemy mieć ciąg dalszy? No, prawdopodobnie nie. Więc tak, opowiadanie kończy się po prostu w otwarty sposób, co no nie jest dla mnie niczym pocieszającym. Że jest szansa, że kontynuację jednak dostaniemy, ponieważ w materiałach dodatkowych jest taki zapis. Regularna seria w końcu dostała zielone światło, scenarzystą został Dixon, czyli ten, co tutaj. Za rysunki, za warstwę graficzną odpowiadali Land, czyli też tutaj, którzy zrealizowali Ptaki Nosy, Batgirl. Zobacz tą wielką kolekcję DC pod tytułem Ptaki Nosy na skrzydłach. Więc to sugeruje, że coś dalej dostaniemy. I tylko jest pytanie, czy oni przez tę kolekcję DC mają na myśli tą kolekcję, czy co innego? Kolekcja, jak się nazywa? To oni tak ją nazywają w tych materiałach dodatkowych. Bohaterowie Złoczyńcy, oni mają na myśli tą swoją kolekcję zawsze. Okej. Okay. No to fajnie, że zauważyłeś. Wiesz co, ja nie zwróciłem uwagi, bo ja czytałem te materiały specjalne, ale ty czytałeś z większą uwagą. No to faktycznie jest spora szansa na to, że dokończymy, aczkolwiek i tak nie daje wiary na to, że oni pokażą nam wszystko, że będzie całość. Ale chociaż może ten wątek pociągnął. I jest to tom jeden z grubszych z naszej kolekcji, co mnie osobiście też i zadowalało, bo fajnie mi się czytało Ptaki Nocy. Z miłą chęcią dowiedziałem się o takim powstaniu tej grupy. Wcześniej poznaliśmy my Polacy Ptaki Nocy, Tajemnice i Morderstwa, a także Ptaki Nocy, Wielkie Łowy i w sumie nic więcej, prawda? Dopiero później właśnie dostajemy dzięki Aszet Ptaki Nocy, Polowanie. Powiedziałem na początku, że mamy tutaj dużo ilustratorów i to widać. Mnie najbardziej kłuł w oczy wilki. Ja po prostu tutaj miałem wrażenie, że mamy do czynienia z jakimś monidłem, czyli czarno-biały obraz z takimi sztucznymi barwami. To strasznie mi przeszkadzało. Wcześniejsze one też były takie lekko rozmazane, niektóre sceny, niektóre kadry i tak wprawiało mnie to w jakąś konsternację. Nie wiem, nie do końca do mnie to przemówiło. Niemniej jednak to są tylko takie malutkie mankamenty, bo całokształt jest dla mnie fajne, pozytywne.
Wiesz, z czego mogło wynikać takie dziwne wrażenie? No z czego? Bo Dick Giordano był rysownikiem i twórcą dekadę wcześniej. Bo to powstawało pod koniec lat 90. A on swoje sukcesy miał w końcówce lat 80., jak na przykład pomagał w rysowaniu Człowieka ze Stali Johnowi Byrnemu. Więc to jest 10 lat po jego największych sukcesach, więc on już prawdopodobnie był teraz w tym momencie weteranem, a nie twórcą w szczycie swoich możliwości. Więc to była taka starsza kredka. Dlatego tak nie pasowała troszeczkę do tego albumu. Ciekawe. Ty, Sebastianie, ty nie jesteś programatorem, nie jesteś kolekcjonerem tej kolekcji i powiedz mi, czy jesteś zadowolony z tego tomu, czy po prostu po przeczytaniu czym prędzej pozbędziesz się zbędnego komiksu ze swojej kolekcji? Jak najbardziej jestem zadowolony. Nie żałuję, że zrobiłem mój grzeszek, że tak to nazwę, bo ja wybiórczo podchodzę do tej kolekcji. Bardzo mi się podobało to, co dostałem. Ja nawet już wcześniej sięgałem opinią, żeby zobaczyć, czy w ogóle warto, nie warto, i dużo osób polecało. Jeden z lepszych tomów w kolekcji w ogóle. Bardzo fajna konstrukcja w ogóle fabularna, że wydawali te miniserie. Czyli mieliśmy jeden powiększony zeszyt ze zwartą całą historią, później czteroczęściowa miniseria, później znowu jeden zeszyt specjalny z całą zamkniętą historią. Powoduje, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Pozytywny komiks, gratka dla kolekcjonerów, gratka dla czytelników DC. Poznać w Polsce po polsku początek, genezę Ptaków Nocy. Myślę, że warto sięgnąć, póki jeszcze jest, bo ja myślę, że niektóre komiksy one będą szybciej schodzić niż pewne inne. Ten tom uznaje za pewniak, że wcześniej po prostu zniknie i później na aukcjach będzie osiągać wyższe ceny, więc uważam, tak samo jak zaproszeni przeze mnie panowie, że bierzcie, póki jest. Ze mną był Sebastian z Uniwersum DC Comics, Dzięki. Szymon Pietkiewicz. Cześć. A ja jestem Sylwek. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym komiksie i widzimy się następnym razem. Cześć!